Witajcie, 143 odcinek Niskiego Pressingu, Maciek Matwiej, Paweł Jantura, a naszym gościem Piotr Azikiewicz. Piotrek, witamy Cię na pokładzie Niskiego Pressingu. Maćku, przedstaw gościa. Piotr Azikiewicz, rocznik 1995, wychowanek prochowiczanki i prochowice. Z tego małego, ale jakże zasłużonego klubu Dolnego Śląska trafił Piotrek do Akademii Zagłębia Lubin. W klubie zaliczył 4 występy na szczeblu ekstraklasy, wypożyczony do Rozwoju Katowice, do Kotwicy Kołobrzeg oraz do Górnika Polkowice. Z Miedzią związany od stycznia 2021 roku, brązowy medalista Mistrzostw Europy Under 17. Wiosną 2021 roku wystąpił 10 razy w barwach Miedzi, a w sezonie obecnym 2021-2022 6 występów, 5 występów w lidze, 1 występ w Pucharze Polski, 5 występów w pierwszej jedenastce. Piotrek, tak zanim włączyliśmy kamerkę, to trochę porozmawialiśmy ustaliliśmy pewne fakty z Twojego życia i tak przez wielu kibiców jesteś mocno kojarzony z Zagłębiem Lubin, no bo wiele lat spędziłeś w tym klubie, jesteś wychowankiem, no można powiedzieć wychowankiem, to jesteś prochowiczanki, prochowice, tak jak Maciek powiedział, przypomniał, ale jesteś, można być takim produktem, mówiąc trochę brzydko, piłkarskim Akademii Zagłębia Lubin, ale wyjaśniłeś nam tutaj jasno, może też fajnie jakby to też kibice usłyszeli, że bardziej to Ty jesteś legiczaninem. I prochowiczaninem niż... Nie będę teraz ukrywał, żeby też... Nie chciałbym się gdzieś tam na siłę chcieć przypodobać kibicom. Nie, mówimy o faktach. Prawda jest taka, że na co dzień mieszkam w Lubinie, z tym, że no całe moje gdzieś tam dzieciństwo i te lata nastoletnie mieszkałem w Prochowicach, urodziłem się w Legnicy i no nie mam rodziny żadnej w Lubinie. Większość z mojej rodziny tutaj z tego okręgu mieszka w Legnicy czy w okolicach Legnicy. A ja jako historyk dopowiem, że twój tato występował w barwach Miedzi Legnica, ale również i twój wujek Jarosław Pedryc występował i był trenerem i nawet. Był trenerem oczywiście. Więc te korzenie twoje są tutaj dość mocne z Miedzianką. No właśnie to jest tak zagmatwane trochę, bo ojciec i występował właśnie w Zagłębiu Lubin i w Miedzi. Także ta droga jest dosyć podobna. Rzeczywiście, trener Jarek Pedryc jest moim wujkiem, nie ma co ukrywać. I tak, był tutaj trenerem i zawodnikiem. Jarka Pedryca serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Jarku, wszystkiego dobrego. Pamiętamy Cię doskonale. Młodsi kibice niekoniecznie muszą to wiedzieć i pamiętać, ale tak, Jarek Pedryc, były trener i piłkarz Miedzi Legnica. Piotrek, brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 17. 2003, dobrze? W 2012 oczywiście. Brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 17. Debiut w Ekstraklasie w wieku 18 lat. Dziś masz 27 lat. Twój licznik meczów w Ekstraklasie zatrzymał się na 4. I dzisiaj problemy z regularną grą w pierwszej lidze, jakby nie patrzeć. Coś poszło nie tak? Czy na razie ta lampka Ci się nie zapala? Znaczy, no mówię, od kilku lat, gdzieś tam to nieraz mówiłem, że dość szybko się udało wejść na tą, powiedzmy, ścieżkę sukcesów, bo no jednak bądź co bądź ten brązowy medal Mistrzostw Europy, czy debiut w wieku 18 lat w Ekstraklasie w pierwszym składzie, gdzie wtedy Ekstraklasa nie była jeszcze tak, że tak powiem, odmłodzona. To nie było takie popularne stawianie na tak młodych zawodników. Także to mówię, zacząłem z wysokiego C. I później, no mówię, no różne tam historie zdrowotne czy niezdrowotne, już nie chciałem do tego wracać, bo to, że tak powiem, dawno nieprawda. A ty kontuzji to miałeś sporo w swojej karierze. To były takie urazy mięśniowe, które gdzieś tam wykluczały mnie, co prawda na powiedzmy 3 tygodnie, ale to gdzieś tam wracało cały czas i no mówię, więcej czasu w wieku powiedzmy 18, jak miałem między 18 a 20 lat, więcej czasu spędziłem w gabinecie fizjoterapeuty niż na boisku. Ale mówię, to jest jeden, nie chciałbym na to też zwalać, to jest jeden z czynników, gdzie być może później ta równia była taka pochyła, ale no myślę, że od tego momentu, gdzie byłem w Górniku Polkowice, zagrałem tą jedną rundę w sezonie, w którym Górnik wywalczył awans, później transfer do Miedzi, myślę, że gdzieś tam to jest jednak ta, nie chcę to nazwać trampoliną, ale myślę, że już będzie tylko lepiej. Dobra ścieżka. Piotrek, tuż po transferze do Miedzi Legnica w rozmowie z oficjalną stroną klubu powiedziałeś tak, zacytuję. Zaczynałem w Ekstraklasie, później zszedłem w dół. Teraz zamierzam odbić się w górę. Myślę, że przejście do Miedzi będzie dla mnie zupełnie nowym rozdziałem. Można powiedzieć, że kiedyś był Piotrek Azikiewicz, a w Miedzi zagra Piotr. To co, tak, tak właśnie to uważam. Z kim dzisiaj rozmawiamy? Z Piotrkiem czy z Piotrem? Piotrem, no gdzieś tam
No też mówię, nie chciałbym cały czas wracać do tych moich młodzieńczych lat, ale no i tam mając 18 lat, debiutując w ekstraklasie, wiadomo, różne tam rzeczy, pomysły. No, ale to co, że taka sodóweczka trochę? Była sodóweczka, tak, tak. Była? Tak, była sodóweczka, no i też, no mówmy się, zawodnik mający 18 lat, nie tylko jako zawodnik, ale jako gdzieś tam człowiek, no ja mam teraz żonę gdzieś tam i tak jesteś, dalej. Jesteś Piotrem. Także teraz jestem panem Piotrem. Także no mówię, to już całkowicie bez porównania te dwa okresy. To jeszcze to już na koniec, więcej cię nie będziemy męczyć z tych tematów. Debiut w Ekstraklasie za kadencji trenera Adama Buczka, ale potem zagrałeś też u trenera Oresta Lęczyka. No, jest to szkoleniowiec... No legenda, nie ukrywaj. Legenda, ale nie słynie z tego, że daje szansę młodzieży, a jednak cię Orest Lęczyk, pan trener Orest Lęczyk, bo można chyba tak śmiało z szacunkiem o tym doświadczonym szkoleniowcu mówić, docenił cię. No i potem media rozpisywały się o jakiś taki... Czy coś nie tak poszło z tenerem, zgrupowanie na Cyprze, podpadłeś? Tak, no czy... To miało wpływ, miał ten aspekt pozasportowy? Tak, no czy ewidentnie, no to miało największy wpływ. Zagrałem u trenera Lęczyka dwa ostatnie mecze z Krakowiem, Kraków na wyjeździe i u siebie z Ruchem Chorzów, wtedy miałem asystę. No i później, no tak, no był, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy konfliktem, który mnie wykluczył po prostu od pierwszego zespołu całkowicie. Wtedy zostałem przesunięty do rezerw. Ale były jakieś rozmowy z trenerem? No, była bardzo mocna rozmowa, także zostałem przesunięty do rezerw, czy wtedy jeszcze młodej Ekstraklasy, nie pamiętam. I wtedy przyszedł trener Stokowiec na ostatnie kilka kolejek, wtedy jak Zagłębie spadało z ligi i od razu powiedział, że gdzieś tam jak tylko wyzdrowieje, to przywrócimy do pierwszego zespołu. Piotrek, ja bym chciał wrócić do tego okresu twojej gry w młodzieżówce, bo to bardzo ważny okres w rozwoju młodego piłkarza, ale też twojej kariery. Grałeś regularnie W tej kadrze kilka trenera Macieja Dorny, tak? Bo tak, to była tak. ta drużyna. Marcina, przepraszam. Grałeś z kilkoma takimi zawodnikami, którzy no, nawet teraz odgrywają bardzo kluczowe role, nie tylko w europejskich klubach, ale również i w reprezentacji. Czy tej plejady tych zawodników Karol Linety to był właśnie ten najbardziej wyróżniający się? Tak, pamiętam. Już wtedy dawał sygnały, że to będzie dużego formatu piłkarz? Ciężko też to powiedzieć, bo my zaczęliśmy tą kadrę w wieku chyba 13 lat i gdzieś tam spotykaliśmy się naprawdę bardzo często, praktycznie co miesiąc mieliśmy tygodniowe zgrupowanie, tam przemiał ludzi był naprawdę bardzo duży i co chwilę ktoś wyskakiwał taki, że myśleliśmy, że perełka. Wiecie, to będzie taka perełka typu Patryk Zenik. Nikt o nim teraz nie wie, na pewno nie wiecie, kto to jest, nie wiem, czy w ogóle jakbyście wygooglowali, znaleźli, ale wtedy przez rok na przykład myśleliśmy, to będzie na pewno ten gość. Później Gracjan Horoszkiewicz, Zagłębia Lubin, kapitan tej reprezentacji. Potem zawodnik Herty Berlin. Tak, tak, przykładowo. I myśleliśmy, że później Gracjan. No i nagle pojechaliśmy na eliminację, to już chyba drugą rundę Mistrzostw Europy, chyba do Luksemburga, przepraszam. I wtedy właśnie Karol Linety wyskoczył w dwóch meczach. Później Mistrzostwa Europy, zagraliśmy mecz z Niemcami, naprawdę... On i Gorecka najlepsi na boisku. Ten czyli Gorecka. Ten Gorecka. Mariusz Stępiński? Też tyle bramek. Tak, tak. No cały czas jest gdzieś tam na tym poziomie europejskim. A powiedz, czy w tym okresie, kiedy przechodziłeś do Miedzi Legnica, bo takie pojawiały się w otoczeniu medialnym sygnały, że zainteresowanie wysyłał Widzew i Podbeskidzie. Czy coś było na rzeczy? Czy to tylko spekulacje medialne? Nie, jakieś spekulacje, myślę. Znaczy, generalnie... Bo przypomnijmy, wtedy... że trenerem Widzewa był właśnie twój były trener Dobi, tak? Czyli raczej nie było tematu. Nie było. Nie. Były jakieś informacje. Szczerze mówiąc tak, było kilka konkretów, ale konkretnie do mnie nikt z Widzewa ani z Podbeskidzie nie zadzwonił. Jakieś tam spekulacje dochodziły, jeśli chodzi o konkrety, były z innych klubów. Też były ciekawe tematy, ale nie z Widzewa i akurat z Podbeskidzia, tak jak gdzieś tam było napisane. Mieć było najkonkretniejsze. Tak, W tym momencie. Piotrek, ściągał cię, wielkim orędownikiem twojego transferu do Miedzi był trener Jarosław Skrobacz. Myśmy wtedy z nim też na ten temat rozmawiali. On bardzo cię chciał, dopił swego. Jesteś półtora roku w Miedzi, no prawie półtora roku. No, nie jest lekko, tak? No bo za ten raz Skrobacza, no w poprzednim sezonie przegrywałeś rywalizację z Dani Pinilosem o miejsce na lewej stronie, teraz u trenera Wojtka Łobodzińskiego przegrywasz z Jurichem Karoliną. Jak oceniasz ten twój okres w Miedzi, ten blisko półtoroczny i tą walkę o miejsce w składzie? Znaczy to jest też tak, że ja nigdy... Jest tak wysoko? Powiem tak, nigdy na pewno się nie pogodziłem, nie pogodzę się z rolą gdzieś tam rezerwowego.
Jak walczę jak cały Krychowiak. Czas. Tak, walczę cały czas. No, przykładowo ostatnio była szansa z ŁKS-em. Wszedłem, teraz nie wiadomo, kiedy będzie kolejna. Być może w sobotę, być może w ogóle. Ja Cię przepraszam, że Ci przerwę, ponieważ dostajesz raz na jakiś czas szansę i przynajmniej w naszej ocenie i chyba w większości kibiców Ty te szanse wykorzystujesz. Oczywiście. Bo Ty w tych meczach, w których grasz dobrze. Co więcej, trener sam powiedział, trener Wojtek Łobodziński, że z Azikiem mieć nie przegrywa. A to prawda, ale ciężko jakby przegrywa, bo my z wszystkimi wygrywamy. I to... Ale no mówcie, panu, no bez fusów się nawet kawy nie zrobi, także no tak. To jest nam potrzebne. Ale jak to właśnie, jak to twoja psychika to znosi, nie? Bo to no, ciężko jest. No tak. Ciężko. To... Bo widzisz, że dobrze idzie. No wie, też nie jestem takim, czy... ja na pewno gdzieś tam jest ta złość w środku, ale też nie chciałbym... Nie wiem, czy można to tak nazwać, że rozbijać drużynę od środka, że ja będę przychodził obrażony, bo uważam, że nie wiem, miałem lepszy tydzień niż inny zawodnik na mojej pozycji i tak dalej, że no wszystko na treningu, no, kto lepiej wygląda, ten gra i po prostu tyle. Tobie odpowiada taka gra bardziej klasyczna z czwórką defensorów jako lewy obrońca, taki nominalny, czy wolisz ten system taki z trójkośrodkowych i wahadłami? Znaczy, szczerze mówiąc, lubię się podłączyć i grać ofensywnie, ale bardziej mi pasuje jednak ta gra w czwórce obrońców. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że twoim marzeniem jest, chyba Paweł już dzisiaj to wspominał, jest powrót do Ekstraklasy i to jest zrozumiałe. A powiedz, czy nie obawiasz się tak po ludzku, nie obawiasz się tego awansu od takiej strony, że może po prostu brakować miejsca dla Ciebie w tej ekstraklasowej drużynie po wzmocnieniach czy po uzupełnieniach? Oczywiście to jest z tym, że to też byłoby chore, gdybym przykładowo, na pewno to biorę pod uwagę, oczywiście to jest normalna, naturalna rzecz, z tym, że byłoby chore, gdybym przychodził tutaj powiedzmy do pracy z myślą taką, że kurde, może nie róbmy tego awansu, bo wiesz, bo mnie wypożyczą. Wiesz, ja pytam pod takim kątem, czy to nie krępuje, na przykład nie paraliżuje taka analiza, tak? Czy raczej znaczy, na pewno no, każdy, który ma taką określoną pozycję w drużynie, przykładowo jak ja, który jest, gra co ileś tam kolejek i tak dalej, nie jest powiedzmy pierwszym wyborem, na pewno ma takie myśli, z tym, że mówię, no awans do Ekstraklasy, no jak to brzmi, to jest no rewelacja i w życiu nie zaprzątałbym sobie głowy, przychodząc na trening, że kurde, może byśmy tam jakiś mecz, jakąś serię złapali porażek, żeby nie awansować. W życiu tak nie pomyślałem, żeby patrzeć pod tym kątem, że być może w następnym sezonie będzie dla mnie miejsca w Miedzi. Kibice czasami tak właśnie, takie teorie. Tak. Nie chcą awansować, no bo tak, lepiej grać w niższej lidze, w niższej lidze i mieć pewne miejsce w składzie. Tak, chcielibyśmy Cię jeszcze zapytać o te Twoje biznesy, bo Ty jesteś człowiekiem czynu, nie tylko zajmujesz się piłką nożną, ale w swojej karierze miałeś też kilka firm, tak, nazwijmy to, które prowadziłeś. Podchodzisz do życia w bardzo racjonalny sposób. Czy teraz też się zajmujesz gdzieś tam pobocznymi tematami, nie, czy koncentrujesz nie. się tylko i wyłącznie na piłce? Nie, zajmuję się po pierwsze z tego powodu, że gdzieś tam jak byłem w Polkowicach, mówię, to była jeszcze druga liga, mogłem sobie pozwolić gdzieś tam na jakieś dodatkowe takie zajęcia, tym chociaż prowadzenie takiej działalności, jaką ja prowadziłem, to naprawdę nie wymagało ode mnie jakiegoś tam dużego zaangażowania, czy czasowego, czy jakiegoś. A możesz powiedzieć, na czym to polegało? Przecież kibice, może nie wszyscy wiedzą, czym się zajmowałeś. Znaczy, generalnie zaczęło się tak, że zacząłem. Branża motoryzacyjna, tak? Sprowadzać samochody z zagranicy, ale nie miałem swojej autolowety i generalnie w Lublinie był problem, żeby taką wynająć, bo tylko była jedna firma, która to robiła i wpadłem na pomysł, że po prostu ja będę wynajmował autolawety. Wykorzystałeś niszę. Tak. I kupiliśmy wtedy jeszcze z narzeczoną pierwszą autolawetę. To było w lutym 2019. No i naprawdę, no pierwszy miesiąc, naprawdę szczerze myślałem, że będę biznesmenem roku i ja nie muszę już piłkę grać. Tak szło. Tak, a w marcu przyszła pandemia i... Czyli biznes Piotra Azikiewicza... Niejednego wyhamowała. Wyhamowała tak. Pandemia twoje biznesowe. Tak, i teraz też mówię, że po pierwsze no, całkowicie skupiłem się na piłce, a po drugie też nawet jak mam jakieś pomysły, to raczej są teraz takie czasy, pandemia, teraz wiadomo to, co się dzieje na Ukrainie, no nie zaryzykowałbym, szczerze mówiąc, na razie w jakąś tamkolwiek inną działalność. Maciek, zadałeś to pytanie o tą biznesową stronę naszego gościa. Jeszcze
mały rew do tyłu. Chciałem jeszcze podpytać o stricte piłkarski aspekt tego awansu do pierwszej ligi, grania w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze. Trochę polizałeś tą Ekstraklasę, to było dawno temu, no ale, ale znasz ten smak, na pewno śledzisz Ekstraklasę na bieżąco. Powiedz mi, czy jest trochę w tym prawdy, bo różni piłkarze to mówią, często o to pytamy. Czy to jest trochę tak, że niektórym zawodnikom w Ekstraklasie łatwiej się gra niż w pierwszej lidze? Czy ja uważam, że... Mówię to w tym kontekście awansu do Miedzi do Ekstraklasy i twojego zostania w klubie, bo w to wierzę, że ja uważam, że w większości zawodnikom się gra łatwiej. Większość tak mówi. Ale nawet jak się ogląda mecze i ta kultura gry jest inna, dużo czasu więcej. Mówię, no ja debiutowałem w Ekstraklasie, to było 9 lat temu. Także na pewno to się też zmieniło, ale tak oglądam mecze Ekstraklasy, oglądam mecze pierwszej ligi i no teraz nie mam porównania z grą, tylko wizualnie po prostu, ale wydaje mi się, że większości zawodnikom byłoby łatwiej grać w Ekstraklasie niż w pierwszej lidze. Takim technicznym, jak występują w Miedzi, prawda? Tak, jest więcej jednak miejsca na tę technikę, tę finezję, tak byśmy mogli nazwać. Dokładnie. Mówisz, że oglądasz te mecze z najwyższej klasy rozgrywkowej, a masz czas na przykład na Prochowiczankę, zajeżdżasz tam czasami do swoich rodzinnych stron? Czy śledzisz? Śledzisz losy? Śledzę, tak, pierwszy klub. Tak, śledzę. No, mam dziadków, którzy mieszkają naprzeciwko stadionu. Moja mama... Warszawskiej, o ile pamiętam. Powstańców Warszawy. Powstańców? Stadion kończy Warszawską. To są niuanse właśnie. Tak, w Lisowicach mam mamę, brata, także po pierwsze, jak się uda tak, że akurat jestem, przeważnie mecz są w sobotę w Prochowicach czy w Lisowicach i akurat się to pogrywa z meczem, to na pewno jak najbardziej. Ale śledzę cały czas, także wszystko wiem, co tam się dzieje na bieżąco. Wrócili do czwartej ligi, także to jest na dobrej drodze. Piotrek, powoli zbliżamy do brzegu. Tu nie możemy nie porozmawiać o tym, co się dzieje w tej chwili w Miedzi i w pierwszej lidze. No cóż, no, Miedź pędzi jak szalona do tej Ekstraklasy. W klubie wciąż widzę, taka panuje atmosfera wyciszania, że spokojnie. Robimy swoje, no ale chyba coraz trudniej już o te duszenie tego, no bo ale to szczerze mówiąc, wygląda to jak walec przez tą ligę idziecie. Jak myślisz, kiedy będziecie świętować? Wy i my razem. Znaczy, to jest takie właśnie, z kim się nie słucha wywiadu od nas z drużyny, czy z trenerem, czy z zawodnikami, każdy mówi, że spokojnie, każdy kolejny mecz, tak. Ale powiem wam szczerze całkowicie, że może pomyślcie teraz, że mówię tak jak wszyscy, bo tak wypada, ale naprawdę w szatni nie mówimy, kiedy awansujemy. Nikt nie liczy punktów, że możemy awansować, nie wiem, tam powiedzmy przed świętami czy na święta już, że będzie awans. Także całkowicie szczerze powiem, bez ściemniania, że naprawdę w szatni nie ma takiego tematu, że no wiadomo, no umówmy się, no gdzieś tam każdy w głowie ma, że ten awans jest no na wyciągnięcie ręki, umówmy się, tak? Ale tak jadąc na kolejny mecz, nikt nie skupia się, że dobra, teraz gramy Resovia, później Stomil, no i no i znaczy, to właśnie nie ma takiego myślenia i to naprawdę. Wiem, że to zabrzmi tak jak taka typowa wypowiedź każdego zawodnika, trenera czy jakiegoś działacza danego klubu, w którym jest takiej sytuacji, ale naprawdę z ręką na sercu taka jest prawda. Czy to nie jest tak, że macie taki przekaz tutaj medialny, rozpisany, że macie tak mówić? Nie, naprawdę nie. Przysięgam, że nie ma czegoś takiego i no wiadomo, każdy w głowie gdzieś tam ma, że chciałby to jak najszybciej, to też jest wtedy szansa dla zawodników, którzy mnie grali. Przypomnę się tak. Jasne. Myślę, że tak być może będzie, że dostaną wtedy więcej szans. Także no wiadomo, że każdy chciałby ten awans zrobić jak najszybciej. Piotrek, od pierwszego do 27 zawodnika. Śledzicie to, co się dzieje za wami w tabeli. Czy któraś z tych drużyn zaskakuje? In plus, a może in minus? Czy ten Widzew, który tak źle wszedł w tą rundę rewanżową, jest zaskoczeniem? Znaczy Widzew, czy jest zaskoczeniem? No dla kibiców Widzewa, dla zarządu pewnie to jest duże zaskoczenie, z tym, że Widzew od kilku lat rundy wiosenne no wyglądają dość podobnie i tam... No nie są rycerzami wiosny. Tak, rozmawialiśmy przed programem, że to właśnie, idę pozwolić. Że no nie wiem, no to na pewno Widzew in minus, a kto na plus? Ja myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że Arka Gdynia. Gdzieś tam, jeśli miałbym wskazać drużynę, która awansuje bezpośrednio, oczywiście z drugiego miejsca, to byłaby, myślę, że Arka Gdynia. A co z tym Górnikiem Bułkowice, który też jest ci bliski przecież? Czy to już jest klub, który raczej nie jest w stanie się włączyć? Nie uratuje się chyba. Znaczy, generalnie no, sytuacja nie jest ciekawa. Mówi się, chyba jest 8 punktów straty. Nie pamiętam tam dokładnie tabeli, jak wygląda, ale
na co dzień mieszkam koło Eryka Sobkowa, który gra w Górniku Polkowice i szczerze mówiąc, jak rozmawiamy, jeszcze ani raz nie wyczułem takiego czegoś, że oni spadną. Ja na przykład mówię, problemy, mega problemy. A on mówi, nie, spokojnie, jeszcze teraz mamy, nie pamiętam z kim grają, ale mówi mi trzy kolejne mecze, a teraz mają GKS Katowice chyba na wyjeździe. Mówię, no to GKS-a trzy, może już sobie doliczają. Może mają jakieś przecieki na organizację. No, bardzo ciężko to wygląda. No nie życzyłbym im na pewno spadku, ale no być może się wygrzemy. Mam nadzieję, że się jeszcze wygrzemy, chociaż naprawdę są w ciężkiej sytuacji. Piotrek, na koniec, to taka, za chwileczkę będziesz miał 27 lat, to taki jest chyba idealny wiek do zaistnienia w piłce, bo już nie jesteś młokosem, te błędy młodości masz już za sobą, tak, jesteś poukładany i też prywatnie, w życiu prywatnym, co jest bardzo ważne, zresztą notabene trener Franciszek Smuda zawsze mówił, że dla niego piłkarz musi mieć żonę, nie? Bo... Dobrą żonę. Tak, żonę to może mieć każdy. I to jeszcze dobrą żonę, że dla niego to jest taka gwarancja tego, że on będzie poukładany, bo on będzie po treningu myślał, że ma gdzie wracać, tak? Bał się kawalerów, nie? Także to tyle z klasyki trenera Franca. Ale nie, w każdym razie to młodość masz za sobą, jesteś poukładany, masz rodzinę, 27 lat, czyli taki idealny wiek. To jest tak, ta lampka taka ci się, traktujesz to już taka twoja ostatnia lampka już, taka żeby zaistnieć tak w tej poważnej piłce? Znaczy, no właśnie jest tak, że większość, tak jak widzę, ja miałem 24 lata albo 25 lat i był taki właśnie moment przejściowy, jak byłem w Polkowicach i tak nie brałem tego na poważnie, bo to chyba w trzeciej lidze byliśmy albo już w drugiej i tak. Naprawdę myślałem, mówię, kurczę, może bym się zajął czymś poważnym. Mówię, już mam 24 lata, wtedy tak uważałem. Mówię, coś by trzeba było zacząć robić poważnego, gdzieś kopać się po czole w trzeciej lidze. Ale niektórzy grają w niższych ligach do wieku 35 roku życia, jeżdżą za kilka tysięcy złotych po całej Polsce. Nie chcę nikogo oczywiście obrazić, ale gdybym miał powiedzmy 30 lat i miałbym, jechać na drugi koniec Polski, do trzeciej ligi, żeby zarobić jeszcze kilka tysięcy złotych, to w życiu bym w tą stronę nie poszedł. Także uważam trochę, że to jest taka ostatnia szansa. Liczymy, że ją wykorzystasz? Szlify jako przedsiębiorca już masz, więc my jesteśmy pewni, żebyś sobie poradził w biznesie. Ale wierzymy. Ale wierzymy i mocno ci kibicujemy. Wierzymy w to, że załapiesz się, wsiądziesz do tego tramwaju na tym ostatnim przystanku i wrócisz na boisko Ekstraklasy po tylu latach przerwy. Szczerze ci tego życzymy. Dziękuję i bardzo. Na pewno przemawiamy w imieniu kibiców. Kochani, naszym gościem był Piotr Asigiewicz, przyszły piłkarz ekstraklasowej Miedzi Legnica. Piotrek, dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Hej, do widzenia.